Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiam na temat bólu. Nie jest to przyjemny temat oczywiście, ale jeżeli borykasz się z problemem bólu kręgów szyjnych i kręgosłupa, mam na myśli głównie górną partię, czyli kark, barki, ale także kręgosłup dolnej części, to jest to filmik zdecydowanie dla Ciebie. Zapraszam na dalsze informacje. Postaram się mówić w miarę szybko, tak aby ten filmik nie trwał wieczność. W moich 3-letnich doświadczeniach z tym bólem i walki z tym bólem mogę w jakiś sposób poradzić i udzielić jakichś informacji. Pierwszą rzeczą, w jaką warto się zaopatrzyć, jeżeli boli Cię kręgosłup, to jest taka poduszka do ogrzewania kręgów szyjnych, czyli karku. Poduszka z firmy Aroma Home, ja ją kupiłam tu u siebie w Holandii ze sklepu The Town. Jeżeli ktoś tutaj mieszka i ma problemy, to tam możecie właśnie to dostać. Jest bardzo mięciutka, bardzo przyjemna i wygodna w użyciu. Ma tutaj w środku taki właśnie kolejną poduszeczkę. W każdym razie tu znajdują się takie specjalne kamyczki, które pod wpływem ciepła rozgrzewają mięśnie, które bolą Cię właśnie na okolicach karku. Co robimy z tą poduszką? Wkładamy ją, zdejmujemy tą poszewkę i wkładamy ją razem z pół szklanki wodą do mikrofalówki na około 2 minuty. Po czym wkładamy z powrotem do poszewki i zakładamy właśnie tutaj na kark. Żele. I tutaj jeśli chodzi o żele i wszelkiego rodzaju maści rozgrzewające, bo wiadomo, że te mięśnie tutaj trzeba rozgrzać, na rynku jest ich cała masa, aczkolwiek nie wszystkie są dobre. Na przykład zacznę od Voltaren, bo jako chyba nawet kupiłam w Polsce. Nie, ten kupiłam tutaj, ale w Polsce wiem, że też go można dostać. Może na początkujący ból w jakiś sposób jest w stanie ten ból łagodzić, aczkolwiek jeżeli naprawdę macie intensywny i długotrwały ból, to ta maść po prostu jest przereklamowana, to jest moje zdanie, jeżeli o to chodzi. Kolejną maść, którą właśnie kupiłam również w Polsce i tą maść polecił mi mój ojciec, ponieważ on boryka się z tym samym problemem. Więc podejrzewam, że to jest pewnie również powiązane genetycznie. Aczkolwiek wpływa na to wiele czynników, dlaczego boli nas kark. Wiadomo, że w tej chwili spędzamy bardzo dużo czasu przed komputerem i czasami nie jest to od nas zależne. Czasami nie mamy wyboru i musimy siedzieć przed komputerem, ponieważ wynika to z naszej pracy, zainteresowań, zajęć itd. No i w takiej sytuacji bardzo ciężko jest pamiętać o tym, żeby siedzieć wyprostowanym. Ta maść nazywa się Naproxen. I muszę przyznać, że rzeczywiście mój ojciec mi ją polecił, miał rację. To jest jak na razie jedna z najlepszych maści, jakie stosowałam na ból i rzeczywiście jest skuteczna. Kolejna, ja już skończyło mi się to opakowanie, więc nie pokażę Wam opakowania i nie wiem, czy jest w Polsce dostępne. Jeśli tak, to jest to Perskindol. Tutaj akurat mam taką próbkę i to jest żel o działaniu łagodzącym i chłodzącym, aczkolwiek ja używałam ten rozgrzewający i właśnie nie mam tutaj już tego opakowania i to jest też jeden z żelów, także pokazuję Wam tylko nazwę, jeżeli możecie się w nią w ten żel zaopatrzyć, to polecam. Rozgrzewający,
jest bardzo dobry. Jest bodajże w takiej żółtej tubie. Jeżeli już musimy siedzieć przed komputerem, wiadomo, że czasami jest to uwarunkowane od naszej pracy i 8 godzin przed komputerem to jest naprawdę bardzo długo. I właśnie najczęściej to jest powodem naszych bólów. Jeżeli więc musicie siedzieć przed komputerem, musicie pracować przed komputerem, pamiętajcie o tym, żeby brać przerwy. Takie 15-minutowe. W sensie po 15 minutach stanąć na chwilę, przejść się, czy zrobić jakieś ćwiczenie właśnie, żeby rozruszyć te mięśnie i żeby również skorygować swoją postawę. Bardzo często ja na przykład tak mam, że jeżeli jestem na czymś skupiona, to siedzę tak i jestem patrzona w ten ekran komputera i przesuwam tą myszkę i nie jest to dobre dla naszego kręgosłupa oczywiście i stąd właśnie rodzą się te bóle. Co jest ważne i co mi również zasugerował mój fizjoterapeuta, jeżeli siedzisz przed komputerem i nie masz typowego fotela, który koryguje twoją postawę, to warto sobie założyć taki ręcznik za swoimi plecami. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak skończę mówić, pokażę Wam filmik, jak ja to robię u siebie w mieszkaniu, gdy muszę pracować w domu przed komputerem. Także zaraz Wam to pokażę, również jak koryguję wysokość mojego laptopa, bo to też zależy od tego. Także to za chwilę zobaczycie i taki właśnie wołeczek z ręcznika, to jest po prostu ręcznik i rolowany ręcznik, który warto w takiej formie założyć sobie plecami, czyli pomiędzy krzesłem i plecami. Jeżeli ja już mam taki bardziej intensywniejszy ból i maść już nie pomaga, to muszę sobie radzić plastrami. I tutaj mam dwa rodzaje takich plastrów. To są najzwyklejsze plastry. Jedne mam z Polski, jedne kupiłam tutaj, aczkolwiek widzę, że jest tu również polska instrukcja, więc podejrzewam, że powinno się je również dostać w Polsce. Te można dostać w aptece, również w jakimś sklepie. Najczęściej przysyłają mi je moi rodzice. Kupiłam je chyba rok temu w Polsce w aptece. Kupowałam je za 2,50 za sztukę. Mają one dosyć intensywne działanie i ten plaster jest bardzo dobry. Jest chyba najlepszy, znacznie lepszy niż te wszystkie drążcze, jakieś tam wynalazki, które w ogóle na mnie nie działają. Z kolei ten jest dosyć agresywny. Działa, owszem, ale jest agresywny dla skóry. Mogą pojawić się, znaczy zawsze pojawiają się zaczerwienienia po nim, ale też może troszkę uszkodzić strukturę skóry, czyli jakby takie zadrapania. No i zostawia klej. To też zauważyłam, że zawsze muszę naprawdę się namęczyć, żeby ten klej zmyć. Ale jest dobry, jeżeli naprawdę mam ból, to naprawdę mi przeszkadza, czy jest agresywny, czy nie, chcę się pozbyć bólu. Myślę, że każdy, kto miał do czynienia z takim bardzo, bardzo intensywnym
bólem kręgów szyjnych i kręgosłupa do tego stopnia, że był sparaliżowany i nie mógł się nawet śmiać, nie mógł mówić, bo wszystko sprawiało wielki, ogromny ból. To naprawdę żaden agresywny plaster nie robi żadnej różnicy, żeby pozbyć się tego bólu. Kolejno są te plastry. Te kupuję tutaj, one są dosyć tanie, bo ja chyba płacę za nie euro, 99 centów dokładnie. I tutaj znajdują się trzy plastry i one wyglądają właśnie tak, już Wam to pokazuję. I tak właśnie plaster nakleja się na miejsce z bólem. Te są łagodniejsze niż te. Nie są takie agresywne, są również trochę lżejsze, jeżeli chodzi o działanie, niż te, ale jeżeli nie mam aż tak wielkiego bólu, a wiem, że muszę sobie poradzić z plastrem, to wybiorę ten. Jeżeli ten ból jest większy, to wybiorę ten. Pamiętać, żeby ten kręgosłup odzyskał dawną postawę, lepszą postawę i żeby te bóle się nie pojawiały. Ale jeżeli ten ból jest bardzo intensywny, tak jak wspomniałam, do tego stopnia, że leżysz, zwijasz, nawet nie zwijasz się, ponieważ nie możesz się ruszyć. Ja miałam takie bóle, uwierzcie mi, że byłam sparaliżowana, że nawet łzy wywołane tym bólem sprawiały mi jeszcze większy ból, ponieważ te wszystkie mięśnie, one się łączą, one się wszystkie ze sobą łączą i nawet ja nie mogłam mówić, ja nie mogłam chodzić. To jest horror, moi drodzy, to naprawdę jest horror. Ja nikomu tego nie życzę. W takiej sytuacji, no, moi drodzy, fizjoterapeuta, tylko i wyłącznie fizjoterapeuta, ale nawet jeżeli musicie płacić za tego fizjoterapeuta, no to dobry fizjoterapeuta jest warty pieniędzy. Tylko sprawdźcie, do jakiego fizjoterapeuty się wybieracie, bo ja miałam niestety taką nieprzyjemną sytuację, że chyba z pięć takich wizyt fizjoterapeutki, mojej pierwszej fizjoterapeutki, no to po prostu to była jakaś katastrofa totalna, ja nie wiem za co płaciłam te pieniądze. U mnie to pokrywa ubezpieczenie, no ale co mi się wpłaca, to te pieniądze za ubezpieczenie, więc tam nie było pomocy żadnej po prostu. Później zmieniłam fizjoterapeutę i poszłam do mężczyzny, to akurat płeć nie gra żadnej roli, ale tam właśnie pan bardzo mi pomógł. Wyszłam z tego jakoś, miałam również robioną akupunkturę, to jest coś na zasadzie akupunktury niedokładnie, czyli tutaj, gdzie czułam największy ból, zostały wstrzykiwane, fizjoterapeuta wstrzykiwał mi takie igiełki, żeby rozluźnić te mięśnie. No i muszę przyznać, że to było bardzo pomocne, aczkolwiek miałam przez cały dzień jeszcze ból po tym, ale już następnego dnia naprawdę czułam, że jest znacznie lepiej. Prawie bym zapomniała. Ważna rzecz. Jeżeli chodzi o stres, to medytacja. Ja jeszcze na temat medytacji się wypowiem. I kolejna sprawa, yoga. Nie śmiejcie się, ja Wam podlinkuję filmiki do jogi, które możecie robić sobie w domu. To są proste ćwiczenia, 10-15 minut, naprawdę możecie na to poświęcić. Odkąd ćwiczę jogę, dwa razy w tygodniu, nawet nie więcej, dwa razy w tygodniu naprawdę, jest znaczna poprawa. Joga jest bardzo pomocna, jeżeli chodzi o rozciąganie tych wszystkich mięśni. Nawet jeżeli ktoś nie jest fanem jogi i uważa, że joga to jakaś, nie wiem, totalna głupota, to naprawdę przekonajcie się, jeżeli walczycie z bólem pleców, czy tutaj na dolnej części pleców, czy górnej, czy karku,
joga naprawdę może pomóc. Nie jestem jedyną osobą, której joga pomogła. Ja ćwiczę 2 razy w tygodniu. Plus minus, nie zawsze tak jest. Czasem więcej, czasem w ogóle nie, ale zauważyłam, że jeżeli nie ćwiczę w ogóle jogi, tych ćwiczeń, które zazwyczaj robię, to ten ból powraca. Czyli joga to jest coś, co właściwie powinnam powiedzieć o tym na samym początku, ponieważ ona naprawdę pomaga. Joga naprawdę pomaga, ćwiczenia pomagają. Podlinkuję Wam właśnie te filmiki, z których ja korzystam i one są właśnie na górną część, bo ja mam problemy z górną częścią, czyli z karkiem i z barkami. Są to naprawdę 10-15-minutowe sesje. Myślę, że na to możecie znaleźć czas i to nie kosztuje żadnego wielkiego wysiłku. No i za darmo, bo możecie oglądać te filmiki na YouTubie i ćwiczyć sobie w domu. No i to wszystko na dzisiaj. Jeżeli mój filmik okazał się pomocny, to zapraszam do komentarzy i do łapek w górę oraz oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, czy jakieś sugestie, czy jakieś inne porady, to również proszę do zostawienia.